Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Na start witam się z wami na Wyspach Cienia w Topielczym Porcie, ponieważ mamy tutaj pogadać z Filiasem, aby przedniego questa, ale o dziwo quest z działem też mnie tutaj prowadzi, więc zobaczymy. Co najpierw? Zdaje się, że nadciągają kolejne istoty mgły. Nie próżnowało się, co? Bycie tak długo samemu w takim miejscu, do nowego towarzystwa trzeba się będzie przyzwyczaić. Jednak większość tych zagubionych dusz nie jest sympatyczna. Potrafią trafić się też niezwykle okropne osobniki, którymi ktoś powinien się zająć, zanim sprawią dużo kłopotów. Czy rozważysz zajęcie się nimi? Tak. Chyba robi się coraz lepiej. Trzy niezwykle potężne istoty mgły wypełzły z ciemności. Pierwsza, dość kłopotliwa, pojawiła się w zniszczonym porcie niedaleko stąd. Kolejna zjawiła się na cmentarzu nieopodal Gaju. Ostatnią zaś można spotkać na leśnej ścieżce przy grobowcu mroku. Okej, czyli to jest po prostu pokazanie nam, gdzie znajdują się te... Gdzie są istoty... Który ma zabić Pike, żeby dostać level umiejętności. Także elo, idziemy po nie. Tylko najpierw sobie. Czekaj, to będę. Najpierw sobie oznaczę. Sobie je oznaczę, czy tutaj oznaczę sobie tamtego questa. Czyli tak. Token czystości sprawdziłem, żeby to zrobić, to muszę. Żeby to zrobić, to muszę progresować fabułę. No, to będziemy robili teraz, tak naprawdę. Zwójmistrza bym jeszcze sprawdzić, czy mogę wrócić do tamtego. Schemat. Okej, okay, czyli albo. Czyli tutaj jednak mam iść, tak? To jest fabuła. Znajdź zwójmistrza. Nie woda zniszczonego portu, no to to może być tu. No to jest cmentarz ogrobowy z mroku, to wiadomo gdzie. Dobra, wróćmy może do Kali. Ty, a właśnie, moim imieniem do niej wróci z tym schematem? Miss Fortune. Gdy Miss Fortune występuje z grupy, Kalia wypuszcza powietrze, moja droga... Czekaj, jeśli znajdziesz... Ty, no ale to już zrobiłem, no to o co chodzi? Schematy eksperymentalnej armaty. No jak? Znalazłem już te schematy. Już działa. Eksperymentalne schematy w szarej zatoce. No już mam! Miałem je jakiemuś kowalowi teraz pokazać. O! Ciekawe. Co to jest? Harpuny. Nie boję się, nie męczę i nie przestaję. Listy tarczowe. Słaby. Zmniejsza moc ataku o 5% na 4 tury. Okej, mogę to zdjąć. Opancerzona. Zmniejsza otrzymywane obrażenia fizyczne. Okej, przeciwnik nakłada dodatkowe słabości na każdej turze. Dobra, tutaj zmniejsza wszelkie otrzymywane obrażenia fizyczne. Rolą 2 grozy. Po śmieci nakładają grozy na bójce, czyli 20 ładunka. Grozy zadaje obrażenia koniec. Okej, no ale na razie póki co jest spoko. Boimy. Od razu ukrycie, to mi się podoba. My tutaj już sobie przygotujemy wichurę. Myślę, że... Jest dodatkowa tura! Pięknie! Na to liczyłem. Teraz tutaj. Nie trafię w ten dar od Yasuo, trudno, ale przynajmniej było. Ktoś mi powie po co mu coś takiego? Rozpruwacz przybył! Trzy ładunki przypowiedzi to też przyjdzie. Co, Pike ma na sobie nałożone? Ma. Jakby jeden, no to... Nie wiem,
Czy on sobie może przywołać drugiego? Strzela do losowego bohatera 11 razy. Trzymaj jeden wyczekiwania, za to, że jeden słabości. Co jest wyczekiwanie? A, zwiększenie szybkości, dobra. Tak mu zadajmy miarkowane obrażenia. Dobra. Tutaj ma 20 punktów, no to myślę, że możemy... Też właśnie, czy ja chcę próbę ducha, czy ja chcę dłuchnąć? Co nie, dobra, dłuchnijmy. Tak, ma kata, więc 24 punkty. Tutaj to ogłuszenie, czy to? Może to, mam kamień w głowie. Przeszycie! Dobra, nieważne, Pike go zabije. W następnej turze. Swoje. Ile Eloy ten kuli zrobi? Dobra, to jest niestety podpięcie z tą obroną. No i Eloy, Pike go już dobija. Dopiero się rozkręcałam. Okej. Okay. Odłamek kryształu duszy i mroczny klejnot krwi. Jedno i drugie te zaklinania wykorzystywane. Ciekawe. I fioletowa esencja też zdobyta. Jednego mniej. Jeszcze dwóch. Ej, kurde, jak w DMC teraz z Dante z tymi Devil Armami. One down. Two to go. Dobra, tutaj już byliśmy. Dobra, tutaj schematy. Nie wiem, czemu to mi dalej pokazuje, skoro już te schematy mam. Chyba, że coś się spieprzyło, co jestem w stanie trochę uwierzyć. Dobra, ale teraz muszę iść na cmentarz, no to w sumie mogę się tam teleportować. Dobra, a nie, muszę zmawiać, bo to mnie nie da spokoju. Ekwipunek. A właśnie, bo też jakbyście nie zauważyli, to mam nowy ten. O, sprawdziłem sobie co nieco to, co tam mam. Znaczy, udało mi się w końcu odblokować tamto i nie było to związane z posągiem. Po prostu potem jak odblokowałem przejście, to na górze pojawiła się druga kombinacja, którą miałem zrobić. No i zrobiłem. I tam był prototyp Zindelo oraz aktualny miecz, jaki ma Yasuo, czyli chyba Ostrze Nadzorcy się to chyba nazywało. Tutaj kurde miałem wszystko spylić, ale nie miałem kiedy. Znaczy, wróć, nie miałem kiedy, nie miałem u kogo. Tutaj są skrzynie kolejne. Odzienie ze stalowej nici, przewinka protektora. O, tarcza serca cienia! Proszę, coś nowego. Kupiłem sobie też młot bojowy Kaufielda. Wykonałem też tego questa z tym magazynem, bo w końcu ogarnę, o który chodzi. Uwaga! Wiecie, jaki był tam level przeciwnika? 24! Ja walczyłem na 19 i literalnie, gdyby nie to, że Illaoi miała ten trzeci level ulta, ja bym sobie tam nie poradził. Bo udało mi się tego ulti użyć dwa razy. I dwa razy udało mi się podnieść dwie osoby. Także było grubo. Zobaczmy, tarca serca cienia. Okej, widzę, że jest lepsza. To pięknie. Wymieniamy w takim razie. Tutaj nic więcej nie wpadło. Ale wpadło jeszcze dzień ze stalowej nici, ale to jest oczywiście gorszy. A, czekaj, nie sprawdzić, czy mam w końcu tego. Czekaj, mam tego tyłu, ale już to tak. No mam, plan działa. Plan pozwalający stworzyć zaawansowane dalekosiężne działo. Można je odtworzyć, może je odtworzyć wyłącznie uzdolniony kowal. No to mam to działo, no i co? W sensie, mam plany. Przejdź są istoty. Nie, nie musisz. Ale jakby co teraz? Sprzedaj. Tutaj wszystko. To też. Więc Jord, dla mnie akurat zostawił. Dobra. Kula. 35, 18, 10. 27, 18, 18. Ale nie czekaj, bo to jest na szyję, a to jest batalizm, to nie. Ale dobra, myślę, możemy oba sprzedać. Pierścień też. Wieniec akurat komuś bym dał. Zobaczmy, komu by się przydał. Eloy, tylko moc ataku podbija. Tutaj. No ogólnie na plus, więc dobrze. Zmiana. Sprzedaj. Ringraf. Tutaj nie ma. A przy okazji,
ogarnąłem, że jestem debilem, ponieważ ja wszystkie eliksiry, jakie mam przy sobie, to mam tak czy siak przy sobie i mogę też użyć tych lepszych w walce, tylko muszę sobie odpowiednio dalej przeskrolować cały ten pasek. Także nie ma tak być debilem. Co ja mogę kupić od niego? Broń, między innymi. Ale jak mówiłem, broń mi się kupować nie opłaca. To samo zbroję. Pierścień odbicia, nie dziękuję. Mogę też odkupić to, co sam sprzedałem, ale to mi jest totalnie zbędne. Dobrze. Co jest? Czy Pajk dalej ma nałożony ten efekt? Ma! A, to jest nieskończone! Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Te eliksiry. To jest żarcie z tego, co pamiętam. Tak. No ale nie ma co. Tej kuli dalej nie znalazłem, nie wiem, czy to ma być. Trudno się mówi. Póki co idziemy na cmentarz, jestem naprawdę ciekaw tej umiejętności. Czyli najpierw do gaju, a potem idziemy na cmentarz. Plus, fajnie by było, żeby trafić w walkę tylko i wyłącznie z tym przeciwnikiem na cmentarzu, bo wolałbym przy okazji nie trafić jeszcze na tego mglistego egzekutora, czy jakąś tam nazywał. O, ale chyba zaraz obok jest ta istota. O ile to jest ten sam. Ale chyba tak. Zobaczymy. Nauczą się, albo zginą. Nakłada 6 ładunków grozy. O kurde. Dobra, ci dwaj mają to samo. To ten ma jeszcze po śmierci. No, a nie, ten też ma po śmierci. To czemu jego tego nie widać? A nie, dobra, jednak widać. No i ten jest, jaki był. Trzeba ich zdjąć jak najszybciej, żeby nie nakładali tych ładunków w przypadku. Jednego z nich, dobra. O, a nie, dobra, to był ten. Zasłużyliście sobie. Strzał. Aha, a ten. A skąd z tego ładunku? Sześć kolejnych ładunków położył. Dobra robota! Groza już na mnie straszna. Okej. Paj. Ty sobie ją może zdejmij. Chociaż dobra, bo póki to jest tak. To fakt, będzie trwało trochę, no ale to póki co jest. Zabić! Bo on nie przyzwie nowych, więc też prawie na pewno się nie pojawił, no to jest bezpieczne. Dobra, tutaj szalejąca figura. Branie razy 9. Zwiększenie szybkości. Myślę, że tego nie mogę zdjąć, no ale trudno się mówi. Dobra, 36. To użyjmy już tego. Zresztą pracę. 30. No to chyba ducha. Ale i szybkości. No to po prostu mam matematykę. Nie podnosiłbym się. A on dalej się bafuje. Ok. Ma coś zielony ładunek? Nie, ma tego harpun, rzeź słabe uszy i wyczekiwanie. Nie, po co sobie to bafuje, no ale dobra. Nie ruszaj się. Czeka cię ostateczna lekcja. Samotno.
Kolejna przeszkoda. Okej. Okay. Czy to był ten? Kolejny do piachu. Został jeden. No i pięknie. Czyli idziemy od razu do tych. Od razu lecimy do krypty. Czy tam grobowca mroku. Nie wiem, dlaczego to się nazywa kryptą, a tutaj grobowcem, skoro to jest praktycznie jedno to samo, ale... Trudno. Gdzie się znajdują ci przeciwnicy? Aha, okej. Okay. Aha, on jest nieopodal grobowca. Dobra, czyli nie jest w samym grobowcu, czyli pewnie jest gdzieś na zewnątrz. Spoko. Pytanie, gdzie konkretnie się znajduje? Pamiętam, że jestem, mam też eliksir grupowego oczyszczenia, więc mogę w razie czego to wykorzystać. Straszny las. Jest. Jest, tu się znajduje od razu. Pyk na pysk. Wiatr niesie woń śmierci. Że chyba dostanie leczenie, ale na szczęście krwawienie było mocniejsze. Dobrze. Ładnie. Ty. To już możemy przeżyć tego. Tak, bierzemy próbę. Zostaje ukryty. Szkoda. Ukryty. Nie umie ukrycie, to było. Objawiona w czasie. Podniesiona tarcza. Co dodaję? Podniesiona tarcza. Zmniejsza szybkości zaleje uwagę 50%. Zalej mocy przełamuje gardę. Okej. To wszystko, co wytracisz? To się natychmiastowo, a tego, a jak zmniejsza, to w bardzo niewielkich ilości. Nie, teraz jedziemy tu dalej. O co? Już to ten zaraz padnie. Ale w sumie mogę mu nawet pomóc. Pokaż, jak błagasz. A pajek nieruszony. W sumie nieważne co zrobię. Bo tak normalnie teraz pajek już tu bije. Nie najgorzej. Leczą ten zestawnik. A pajek. 3-2 to dał szybko. Teraz kolejny. Okej. Okay. I co takiego odblokujemy? U rzeźnika. Nie. Trzy trupy. Szybko się skończyło. Już do Filiasa.
Tyle? Serio? Znajdź schematy. Dalej nie wiem, dlaczego mamy znaleźć schematy. Znajdź Mistrza Miecza. Gdzie był ten powiedz? Bo mogę tak sprawdzić w regionach. Sanktuarium Thresha! Oh damn! Serio? Mam to już pokazane? A no dobra, ale okej. W końcu tutaj był Giepek sobie z Threshem gadał, więc pewnie o to dlatego jest to pokazane. Straszny las, to byliśmy przed chwilą. No dobra, czekaj. Gdzie jest ten grobowiec olbrzymów? Tutaj nie. Ja z tego wychodzę, jak wystarczy kliknąć po prostu tutaj. Składnica nie, ogrody nie. Nie, w ogrodach chyba nie. W ogrodach... A nie, tak, w ogrodach jest skarb z gigantów, dobra. Czyli z Gaju, bo najszybciej będzie się tam przenieść. Dobra. Ale to za chwilkę. Na razie idziemy skończyć nie ta opcja. Zresztą mi też by się przydało. Może ten debuff zeszedł. Tak za darmo. To jest w sumie, jakbym to wykorzystał tak naprawdę w tym. O, chociaż nie, czekaj. Tak? Nie. Idziemy najpierw. Ja chcę zobaczyć te ulti od Pajka. Po pierwsze, jak może uda się je naładować w którejś walce. Po drugie, chcę po prostu zobaczyć, co takiego mogę odblokować. Udało się ich pozbyć? Wow, siedzę tu już tyle czasu i nie sądziłem, żeby usłyszeć jakieś dobre wieści. Nie wiem, co mogę dodać, ale może weźmy to za chwilę. Okej. Wróć do Kali. Dobra. Może wróćmy do faktycznego bike. Stało się. Piory są martwe. O, czujesz się inaczej? Nie. Jak zawsze, morderca. Ale teraz jesteś silniejszy. Zobaczysz. Jak zawsze? A chyba, że jak zawsze, morderco. Pamiętaj o tym. Żeniwiarz! Kurde, ta muzyczka jest taka zajebista. Okej. Okay. Dawać! Co to robi? Nefrytowy szpon! Skąd ja to zdobyłem? Wytrzymałość spada, ale moc ataku większa! Zamieniamy! Wreszcie zamieniamy broń dla Pajka! Po takim czasie! Czemu ja tego nie mogę sprzedać? Ale serio, nawet tego nie mogę sprzedać jako ten. Jako artefakt. W ogóle. Co trochę mnie irytuje. I tego amuletu też nie mogę sprzedać. A trochę mnie to jest trochę właśnie wkurzające, a propos. Dobra, tutaj mamy zaraz obok handlarza, no to sprzedamy mu. Jak zajebiście wygląda to ostrze! Sprzedaj. Ząbek. Tutaj, nie wiem już czego. Nice. Ej, honestly, ten ząb wygląda trochę bardziej jak ten harpun faktyczny od Pajka z gry. No, bynajmniej w tej wersji takiej podświetlonej. Lecimy do Gaju w takim razie. I teraz tak. Jasuo tam troszeczkę tylko oberwał, ale naprawdę niewiele. Ale możemy odpocząć tak czy siak. No plus mamy coś do podbicia, nie? Posiłki odpocznij, migoczące wino, albo to, zwiększa moc ataku, daje szansę na tarczę. Dobra, użyjmy tego. Będzie rozmowa? Nie ma, okej. O, ale tak, odpoczynek zdjął debuffy, także miło. Dobra, do grobowca się szło chyba tam w lewo, nie? Będzie co? Tu. Dobra, nie, po prostu tutaj w lewo i w górę. Znaczy, Boże, grobowca, do skarbca, nie do grobowca. Kurde, te też uciekają, jak miło. 13 level. Nice. Nowa rozmowa. Świetnie. To kto z kim pogada? Jakim cudem tak długo ukrywałaś się przed Noxią?
wychylałam się, a jak ktoś mnie zobaczył, sprawiałam, że milczał. Brzmi brutalnie. Tak było, ale dla nich. Jestem to skłonny uwierzyć, nawet bez widzenia tego. Raczej patrząc na to, co Ari robi na... Znaczy wróć, patrząc na to, znając po prostu jej umiejętności, to ciężko nie wierzyć w to, że byłaby w stanie ona tak rozprawić się z przeciwnikami. Tak, kolejne łowisko, także chwilkę mi dajcie. Jak już mogę pozbierać sobie więcej rybek, no to why not? Dobra, witam się z wami po cięciu. To już ostatnia rybka, co? Zauważyłem jedną rzecz, jeśli chodzi o wędkowanie. Im bardziej ryba się wyrywa, tym więcej warto. A to jest mi bardzo, ale to bardzo na rękę. Bo udało mi się złowić kolejnego tego lepszego węgorza. Ci też uciekają, bardzo fajnie. Ja kurde, nie zgadnąłem tego, czy to się odnowiło? Czekaj, z moją stronę poszedłem. No patrzcie, ten też ucieka! Nie mogę, on jeszcze pije... Dosłownie dwa odcinki temu to był dla mnie problemem, on teraz to on ode mnie ucieka. Niech Ari to otworzy, jasny szlak. Podmianka na Ari. Też oczywiście w skinie Ruined. No muszę przyznać, te skiny naprawdę wyglądają intrygująco. Zatańczymy. Okej, okay, nie wiem co to miało znaczyć, ale dobra. Nowe miejsce oznaczone. Ło, wow, trzy skarby, dwa elementy fabuły. I proszę, jest oczywiście teleport. Znaczy w sumie jest oczywiście, to mi to jest na rękę. Przeczytaj otulającą mgłę. Część karty jest sama nadgryzienia zbędem czasu, twój wzrok przykłada kilka fragmentów. Wędrujące mgły poruszają się cyklicznie, tworząc regularne formacje. Wykorzystanie badań na zwierzętach pozwoli stworzyć coś na kształt zaklęcia niewidzialności. Duża część dokumentu opisuje nieudane eksperymenty. Badacz był jednak szczególnie zainteresowany rzadkim gatunkiem ćmy, która w naturalnym środowisku, można spotkać tylko w szczególnych warunkach. Jest ku temu dobry powód, bowiem ćma wykorzystuje specjalny pył, dzięki któremu staje się niewidoczna dla drapieżników. Dokument opisuje początek badań nad konstruktami w odniesieniu do pyłu wykorzystywanego przez ćmy. Oczywiście musimy za wszelką cenę bronić naszego wynalazku, aby nie wpadł w niepowołane ręce. Ostatnie wyniki nie są zadowalające. Konstrukty nie przechodzą testów i są widocznie tak samo. Są widoczne tak samo jak zwykli intruzi. Aha, dobra. Bo on chce zrobić chyba niewidzialne konstrukty, jeśli dobrze rozumiem. Czy chciał zrobić. Ktokolwiek te badania prowadził, już pewnie od dawna nie żyje. Okej, a propos konstrukta, nie? To się oczywiście jakiś znajdzie. To nie jeden. What? 30 level? Nie, jasny gwint, ile tu jest? Dobra, skarby na górze. Na górę? Znaczy na dole są skarby. Tu, wyjścia. Dobra. Tu zblokowano. Miło. Ja pierdziele, przecież oni by mnie zmietli momentalnie. Chyba jednym ciosem by cały mój team rozwalili. Na tablicy napisano niebiańska biblioteka zarządcy Donowana, szukający wiedzy mile widziani. Okej, okay. A możesz wyłączyć te konstrukty? Bardzo by to było fajne. Zwłaszcza dla mnie. Bo nie musiałbym z nimi walczyć. A, tu jest ten element fabuły.
To nie fabuła. Pośród stosów nieczytelnych i nadgryzionych zębem czasu książek wyróżnia się zwój ozdobiony w joniańskim stylu, na którym napisano zwój mistrza miecza. Zwój mistrza miecza? Przekonamy się. Ten zwój zdecydowanie jest starożytny i spisany joniańskim pismem. Jego treść nie ma jednak sensu. Zdaje się, że to jakiś rodzaj szyfru. Tylko ktoś, kto znał starożytny kod, mógłby go rozszyfrować. Ciekawe. Dobra. What the hell? Okej. Patrzyła na zewnątrz, okna szkło, wpatrując... Dobra, o tylko, dobra, teraz nie czytam. Chodzi konkretnie o kolory. Są dwie części, czy trzy? Czekaj, jest co? Czerwony, błękitny, żółty. Zielony, różowy. Co to jest? Urządzenie jest nieaktywne. Kula spoczywa na piedestale, ale nie wykazuje żadnej aktywności. Widzisz też cztery bezbarwne przyciski, również wyglądające na nieaktywne. Ta kula to bardziej wygląda, jakby lewitowała, ale dobra. Na pierwszy rzut oka kula wydaje się być przezroczysta, jednak nie widać niczego, co mogłoby znajdować się za nią. Widoczne są jedynie przebłyski mglistych świetlików tańczących w jej wnętrzu. Cztery przyciski prezentują się w podobny sposób, ich przezroczyste, lecz nieprzenikalne dla światła. Ich stany prawdopodobnie są ze sobą wzajemnie powiązane. Aktywne urządzenie. Chromosfera uaktywnia się. Gdy kula unosi się i nabiera życia w swoim umyśle, rozumiem tylko jedno pytanie. Znasz pieśń o Arisie? Kula pyta zaczepnie. Tak? Kolor zmienia się. Jaki kolor jest następny? Czerwony, błękitny. Na biały. Biały? Dobra, no kurze, mam jechać kolejno, dobra. Czerwony, błękitny, żółty. Czerwony, błękitny, żółty. Tak. Zielony, różowy. Okej. I różowy. Błękitny, żółty. Po zadowoleniu chromosfery grą w twojej dłoni pojawia się nagroda. Gładki talizman ptasiego rycerza. Zaraz potem kula zapada w sen tak szybko, jak się z niego wybudziła. Zapewne oczekuje na kolejnego pretendenta, który rzuci jej wyzwanie. Ej, mogę jeszcze raz? Na nic ci się to już nie przyda. Kurde! Ja sobie to by było za łatwo, żeby móc tak sobie... wyspełnić kilka takich rzeczy. Cisza w bibliotece! Okej. I to jest NPC! Kurde, na karcie go widziałem jakiejś w Legends of Runeterra, ale nie sądziłem, że spotkam NPC-a! Znaczy, NPC-a. Bardziej nie sądziłem, że spotkam... tego. Jakiegoś upiora... takiego faktycznego upiora mgły, który nie będzie chciał mnie zabić. Gdyby tylko profesorowie mnie widzieli. Mroczna postać gruje nad tobą, jednak nie wygląda na groźną. Tak, w czym mogę pomóc? Nie atakujesz mnie? Skąd pomysł, że to zrobię? Bibliotekarze nie są znani z agresji. Kocham wiedzę zawartą w księgach i nie szukam zwady z innymi. Kim jesteś? To nieistotne, kim jestem. Ja i tak tego nie pamiętam. Pamiętam tylko przeczytane tomy i pojedyncze wydarzenia z mojego życia. Nic więcej. Jak udało ci się tutaj dostać? Wszyscy chcieliby to wiedzieć. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Czas uczyni moje wspomnienia mętnymi. Zupełnie jakby były częścią snu. Gdy nadeszło zrujnowanie, byłem poza kryptą z innymi. Gdzie nie spojrzeliśmy, leżały ciała. Zupełnie jakby błogosławione wyspy udały się na spoczynek i zapadły w zbiorowy sen.
ale to coś innego niż sen. Zastanawiam się, czy śnię, czy jestem martwy, żywy. Nie znalazłem odpowiedzi. Najważniejsze jednak, że wciąż mogłem myśleć. Wtedy przypomniało mi się, że jestem bibliotekarzem. Jeśli miał istnieć miejsce, w którym znalazłbym odpowiedzi, była to biblioteka. Wróciłem więc do pracy. Jesteś bibliotekarzem. Uśmiecha się, czując swą powinność i prostuje bardziej plecy. Tak, bycie bibliotekarzem to zaszczyt. Bibliotekarz... Zadarł brodę nieco wyżej. Nagle mina znów mu rzednie. Jeśli myślisz, że zabierzesz stąd jakąkolwiek książkę, to jesteś w błędzie. Zabrałem zwój, więcej nie potrzebuję. Co to za miejsce? To niebiańska biblioteka. Dobrze, może jest skromna, ale jej zbudowanie zlecił i fundował sam sędzia Donovan. To jego dziedzictwo. Był człowiekiem nauki. Naprawdę kochasz książki, co? Słowo pisane jest wieczne. No tu bym się kłócił. Ty i ja jesteśmy tylko świetlikami na nieboskłonie czasu. Jednak zapisane tu wspomnienia będą trwać po wsze czasy. Kolejne słowa bibliotekarz wymrotał z pogardą. Gdyby tylko młodsi mogli choć na chwilę przestać się skotać i posłuchać. Ludzie zawsze tak się zachwycają technologią. Gotowi są pomyśleć, że technologia zastąpi słowo pisane, ale księga nie wymaga technologii, by ją odczytać. No, zależy jaka. Wyobraź sobie, że aby zrozumieć tutejsze tomy, potrzebna by była prawdziwa machineria. Nonsens. Udało ci się znaleźć odpowiedzi na swoje pytania? Każdy bibliotekarz ci powie, że książki często dostają nóg i wychodzą głównymi drzwiami. Dlatego błagałem naszych przywódców, aby stworzyli specjalny oddział biblioteczny, który łapałby złodziei i wymierzał im sprawiedliwość. Bibliotekarz uspokaja się nieco. Zamiast tego przekazali fundusze na badania ciem. Głupcy nigdy nie myślą o przyszłości. Nagle bibliotekarz poważniej zaczyna mówić bardzo powoli. Była jednak pewna kolekcja książek. Nazywała się Światy Duchów. Zakładam, że te zbiory pomogłyby mi odszukać odpowiedzi. Oczywiście, gdy wróciłem, już ich nie było. Zaginęły. Skradziono je. Być może. Może gdy mnie nie było, inni zaczęli szukać odpowiedzi na własną rękę. Ale jeśli kiedykolwiek natrafisz na któryś tom Światów Duchów, to ja z pewnością znajdę jakiś podarek, który zrekompensuje twój wysiłek. A, no i oczywiście płacę więcej za pierwsze wydanie. To porządna biblioteka. Donovan by się w grobie przewracał. Mam księgę, która może cię zainteresować. Okej, jak rozumiem... za pierwsze wydanie... Czyli pewnie chodzi o to, że za pierwszą księgę dostanę więcej. No, trzeci tom, bo pewnie są trzy. Nie wiem, gdzie jest trzeci, ale w sumie aż tak mi na pieniądzach nie zależy, więc damy mu tom drugi. Bibliotekarz przygląda się uważnie otrzymanej księdze. Pierwsze wydanie. Imponujące. Możesz czuć dumę. Coś jeszcze? Stawiam mi, jak sobie radzisz. Żadnych hałasów w bibliotece. Aha, to jest tak po prostu pytanie. Dobra, mam księgę. Bibliotekarz przygląda się uważnie otrzymanie. To się nada. Dziękuję. Możesz czuć dumę. Zapewniasz książce odpowiedni tom. Dom. Płaszcz negacji. Okej. Pięknie. Tutaj jeszcze jest takie coś. Co tu mamy? Okej. Teleport. Ciekawe, gdzie mnie to przeniesie. A nie, czekaj, chyba wiem. To do tego miejsca z tym skarbem. Co nie? Mhm.
Świątynna zbroja płytowa. Pięknie, coś dla Brauma. Dobra, tutaj nic nowego. Do Illaoi też nic nowego. Tutaj żadnej nowej tarczy, ale mamy świątynną zbroję płytową. Stworzone ze starej skały. Zwiększa wartość trafienia krytycznego, ale obniża fizyczna obrona. Idzie w górę, wytrzymałość spada, moc ataku i trafienie krytyczne w górę. Są nie takie złe. Nie takie złe. Więc zostawimy przy tym. Tu, ostrze Kinku. Wyważone ostrze używane przez zakon Kinku. Ponoć jest w stanie przełamać obronę każdego nieprzyjaciela. Ma 20% szans na przeszycie wroga przy trafieniu. I proszę, lepsze od ostrza nadzorcy, które znalazłem nie tak dawno temu. Okej, okay, krytyk troszkę spada, ale nie aż tak. Dobra. Zamieniamy w takim razie. Tutaj nic i nic i nic. Dobra. A nie, nie. Run nie tyka. Zoom. Zoom. Oj. O. Okej, okay, nie widzą mnie. Nice! Amulet wstąpienia, pancerz strażnika. Pierśni północy fioletowy, nice. I jeszcze tu. Trochę składników i kolejne eliksiry. No i pięknie. Obłowiony jestem. Dobra, ekwipunek. Płaszcz negacji. Zdrowie niżej, moc ataku i magiczna obrona wyżej. Nie będzie. Tutaj co? Tarcza wiązań przed obrażeniami i pochłania tyle i tyle. Nie, takie sobie. Do Ari nie chcę. Ale ten pierśń północy, co on dawał? Szybkość i dodatkowe obrażenia. Czekaj, tutaj. Pancerz strażnika. Zdrowia trochę więcej, ale poza tym jest gorszy, więc nie zmieniamy. Amulet wstąpienia. O, trafienie krytyczne. Pięknie. To sobie odzyskamy od razu to co nieco. Maszynik odnowienia, proszę. Jeszcze lepiej. Zobaczmy. Pierścień odbicia ma. Nawet nie wiem, gdzie go znalazłem, ale na pewno go nie kupiłem. No ale nie. Pierścień północny jest od tego pierścienia gorszy. Od tego też jest gorszy. Od tego też gorszy, od tego też gorszy, no i wracamy do Yasuo, a Yasuo ma ten sam pierścień co Braum, więc ten pierścionek pójdzie na sprzedaż. Dobra, teraz jakby, o jasne, więc serio, tu jeszcze zatrzymuję. Przesłaniająca mgła, o to jeszcze mgła, która pewnie im daje ukrycie. Komenta koniunkcji. Dobra, mam tu wszystko zgarnięte, ale chcę się troszkę rozejrzeć. No kurde! No nie mogę, ale się załatwiłem teraz, no! O! No, idź sobie. Idź sobie, nie ma tu nikogo. Tu jest taki sam ten! No nie daj mi spokoju, no. Dzina! Kasa, dzina! A! Do mgły znikam, dobra. Aha, dobra, na koniec ze mgły to mnie też widać. Spoko. Ciężko stwierdzić, co jest tak niezwykłego w tym ogromnym posągu prawnego Menerca. Dopiero po podejściu bliżej posągu pojawia się komplet runiczny gliwu, a koniuszek palca wskazującego postawi zaczyna dać wiązkę światła. Czemu ma to służyć? Nie wiadomo. Wiązka światła nie pokrywa się z niczym w pomieszczeniu, natomiast glify oznaczają losowe, główne i pośrednie strony świata. Okej, okay, posąg zrzucony na wschód, to będzie gdzie? To będzie tam. Musiałby trochę niżej. Na północ to będzie
drugą stronę. A czekaj. Czekaj, na północ. Opuść. Gdzie są te krypty? Muszę zobaczyć. Nie, mapa regionu. Tu jest skarbiec, tu jest grobowiec. Okej, no to jest dobrze, czyli teraz muszę się cofnąć do tamtego i okej, to jest dobrze. Czyli teraz muszę się cofnąć do tamtych krypt i to przesunąć. Choć szczerze, ciekawi mnie w sumie, co takiego można dodawać. Jak mam tutaj sieć teleporterów, no to spróbujmy to od razu zrobić. Powinno też szybko pójść z dostaniem się do tego miejsca. Dobra, i to będzie gdzie? To jest tutaj, w dół i tutaj. Dobra, widzimy się na... No właśnie, nie powiedzieć, że w trakcie loadingu, ale loading się odbył szybciej niż to zdanie skończyłem. Widzimy się na tym, już w co wielkim porcie. Pogadajmy z tą. Jako Yasuo, znalazłem twój zwój. No i? Nie odczytam go. Zapisany jest jakiś szyfr. Rozumiem. Mam czy to przeczytać? Nie. Słuchanie nauk innych nie do końca jest w moim stylu. Aha! Czekaj, no to... To teraz Yasuo jakby po prostu odnalazł to, ale stwierdził, że walić ten zwój, zrobię coś swojego? Czy jakby nie rozumiem teraz tej akcji? Okej, czyli tylko Braum i Miss Fortuna nie mają trzeciego levela Erki. Ja pierdzielę! Zadaję próbę 3000 obrażeń, podaję wszyscy powodu... O jeny! Ja już chcę to zobaczyć w akcji. Dobra, jakie moje zadania? No, token i działo. Ale działo wielce muszę... Dobra, oprawca z sauny, co go mogę zaznaczyć w sumie. Czekaj... Mapa... Niby mam tu, ale tu już byłem, zabrałem. Oprawca z sauny... Ma być niby gdzieś w zatoce przy stoczni, no ale jak niby? Aha, tu gdzieś. Dobra. Sprawdzimy to od razu. Czy tu jest punkt odpoczynku? Chyba nie, z tego co. To ten co tu był, czy ta która tu była, to już się z tym zmyła. Dobra. Co to kapnąć wody? Jeszcze nie będziemy progresowali fabuły dalej. Ale myślę, że w kolejnym odcinku już możemy to zrobić, czy wręcz nawet musimy to zrobić, no bo nie bardzo jest co robić tutaj. Tak, zaprowadź do uroczej damy. Aha. Super. I co? On już nic nie daje. Ja pierdzielę, no i gdzie jest ten typ? Czy buffy zejdą? Na szczęście nie. I to mi się podoba. Chyba czekaj, muszę to zlecenie sobie przeczytać jeszcze raz. A przy okazji może nowe. Przecież nie, bo wymienię, by było nowe. Znikają różne przypadki modelu postaci przemykające pomiędzy cieniami. W jednej chwili ją widzisz, za moment znika. Wszyscy w Baronerze o tym mówią, ja z kolei wiem jedno. Chcę odzyskać swoje moje rzeczy. Wynagrodzę każdego, to wymierzę tam z udziałem sprawiedliwość. Aha! Czyli po prostu... I on jest gdzieś, ale nie wiadomo gdzie. Super.
Zabij oprawcę z całunu. Super. A moje pytanie, gdzie ten gość jest? Dobra, nieważne. Jakiś poradnik sobie wbije, gdzie go znaleźć. Ale niestety nie wiem, jak tego kraba z tym ruszyć. A, czekaj, najpierw do tego ziomeczka tutaj. Ile? 32 korony. Spoko. Zgromadź łącznie 200 czarnych koron. Spoczy. Ile mam ich przy sobie? No, jeszcze wymienię artefakty za kolejne 20 koron. 63 korony. Okej. Okay. O, płaszcz awanturnika, proszę. Wytrzymałem wierzchnię. Ej, to nie jest to samo, co ja mogę tam zdobyć za te? Za to zlecenie właśnie? Tak mi się wydaje. Dobra, młot kupiłem już jeden. Myślę, że raczej nie potrzebuję kolejnego. Chociaż kto wie, może będzie potrzebny. Ale na razie mam jeden i wystarczy. Czy ja chcę kupić runy, czy ja chcę kupić skina? Wydaje mi się, że prędzej runy. Ale w sumie jak jestem tak blisko kolejnego skina, no to chyba się nie opłaca teraz kupować kolejnych run. No, a bynajmniej nie za te. Nie za koronę. Tutaj by się ognisko odświeżyło znowu, bardzo miło. Dobra, co, do mnie to będzie tyle w takim razie. Ja sobie tylko teraz troszeczkę tutaj powędkuję. Przejdę się też zaś do tej zatoki. Może coś się po prostu spieprzyło. Albo po prostu sprawdzę tego questa. Never mind. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Wind King. Cześć!